pierwszy sygnet niepodległości otrzymuje pośmiertnie Andrzej Pik. Andrzej Pik, urodzony w 1896 roku w Rożniatach, po odzyskaniu niepodległości został powołany do służby wojskowej w armii generała Józefa Hallera. Walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Za tę walkę otrzymał Krzyż Waleczny o numerze 930. W 1927 roku wyjechał za chlebem do USA, powrócił 5 lat później. W czasach okupacji przechowywał dwie córki zaprzyjaźnionej rodziny Bergerów, żydowskiej rodziny Bergerów z Niemca. Brał czynny udział w konspiracji, współpracując z oddziałem Armii Krajowej, został zadenuncjowany do mieleckiego gestapo, ostrzeżony, wywiózł żydowskie dziewczęta w inne miejsce. Obie Żydówki przeżyły i po wojnie wyjechały do USA. W okresie okupacji stalinowskiej Andrzej Pik pomagał podziemiu niepodległościowemu, z tego powodu był przesłuchiwany i katowany przez Mielecki Urząd Bezpieczeństwa. Prześladowane były także jego dzieci. Swoje przedwojenne odznaczenia za walkę o niepodległą Polskę wydostał ze schowka i przedstawił rodzinie dopiero w latach 80. tuż przed swoją śmiercią, po zakończeniu stanu wojennego. Zmarł w 1985 roku. Statuetkę wręczy wójt gminy Tuszów Narodowy, pan Andrzej Głaz, na ręce pana Stanisława Pika, syna narodzonego Andrzeja Pika. Niepokorni, niezłomni i wyklęci retrospektywy zawędrowały do Tuszowa Narodowego, do pana gminy, co było powodem, że właśnie tu, a nie na przykład w Gdyni. No to trzeba zapytać tych, którzy tutaj przybyli do mnie, prawda? A zapytanie takie zwrócił się do mnie Romuald Rzeszutek, mój kolega serdeczny. I ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, że w gminie, w której urodził się generał Sikorski, naczelny wódz, premier, gmina, jak to mówią, że w której serce dla Polski bije mocniej, że właśnie ta retrospektywa właśnie zawitała tutaj do Tuszowa. Jest to dla mnie radość ogromna, żeby uszanować tych wszystkich osób, ich potomków, za to, co zrobili dla nas, dla naszego społeczeństwa. Panie wójcie, retrospektywy to również szereg spotkań, rozmów, warsztatów dla tych najmłodszych, raczej najmłodszych, dzieci i młodzieży, aby właśnie u nich uczyć patriotyzmu. Oczywiście, dzisiaj takie już dopołudnia się odbyły, jutro mają być następne warsztaty, był pan Batory z Kolbuszowej, 90-letni pan, ale piękna historia, będzie opowiadał o osobistych, czy żywy świadek historii. Także bardzo się cieszę, że młodzi mogą tutaj kształtować swoje charaktery. A to jest nie mniej ważne niż nauka. Dzisiaj również gala retrospektyw. Kogo będziemy uhonorowywać? Za chwilę będzie. Tutaj może nie będę wyprzedał faktu. Za chwilę będzie dziewięć osób, więc trudno by było, żebym teraz ich wymienił. Wszystko mógłbym się nawet pomylić. Ale no, na pewno to osoby zacne i wartające tego. To są osoby, które ich przodkowie walczyli w 20 roku, którzy walczyli, prawda, w czasie okupacji komunistycznej. To są ci, którzy przeżyli piekło Syberii, to ich potomkowie oczywiście, ale to są również wszyscy te osoby, które zasługują na to, by ich dzisiaj odznaczyć. Oni bezpośrednio, bo takie są, lub właśnie ich potomkowie. Dziękuję serdecznie.
zawitały do Tuszowa Narodowego. Co one dają? Co powinny dać? To jest taki swoisty uniwersytet dla młodzieży, uniwersytet filmowy. Warto uczestniczyć w warsztatach filmowych, zdobyć doświadczenie jako fotograf, operator. Ja sobie zdaję sprawę, że w ciągu jednego dnia lub dwóch dni warsztatów tych arkan się nie posiądzie. Natomiast warto złapać tego bakcyla. Warsztaty filmowe prowadzi m.in. pani Maria Wiśniowska, która jest fantastycznym reportażystą, dokumentalistką i pięknie przekazuje młodzieży swoją własną, przez lata zdobywaną wiedzę. A za chwilę rozpoczynamy uroczystą galę, podczas której zostaną uhonorowani osoby, które, no, można powiedzieć, okazały się wielkim patriotyzmem na naszej ziemi mieleckiej i w regionie mieleckim. Tak, będzie to 9 osób. Czy możemy już zdradzić m.in. kto otrzyma te główne nagrody, wyróżnienia? Będzie to Andrzej Bik, Andrzej Osnowski, Józef Bik, Jan Rydzowski, pani Helena Nowak, państwo Dudzikowie, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. Nie wiem, czy wszystkich wymieniłem, chyba nie. Może właśnie jeszcze zaglądę do księgawki, bo trochę są emocje i nie wszystko pamiętam. No to tak jak wspomniałem, Andrzej Bik, kapitan Jan Wieniek, pośmiertnie był żołnierzem, który walczył m.in. pod Monte Cassino. Jan Rydzowski, żołnierz wyklęty, jeden z ostatnich żołnierzy wyciechali z namściciela. Andrzej Osnowski za swoją działalność na rzecz przywracania też niepodległości, bo przecież był samorządowcem i współzałożycielem Solidarności. Pani Helena Nowak, która była sybiraczką i córką żołnierza walczącego z bolszewikami w 1920 roku. Antoni Kopaczewski, słynny działacz solidarnościowy, syn żołnierza wyklętego Antoniego też Kopaczewskiego, lwa zamordowanego przez komunistów w 1946 roku. Przyjechała jego córka z Rzeszowa odebrać nagrodę. On również był związany z ziemią mielecką. Pan Franciszek Batory, brat Józefa, kapitana Józefa Batorego, zamordowanego razem z Łukaszem Cieplińskim, członka 4. Zarządu Głównego Wolność i Niezawisłość. Festiwal filmowy zawitał na ziemię tuszowską, czy ponownie wrócić do Mielca? Ja myślę, że tak, że no, takie działania są też potrzebne w mniejszych gminach, niekoniecznie zawsze w dużych ośrodkach, bo w jakiś sposób te tereny są, no jeśli nie pokrzywdzone, to zubożone, że nie dzieją się takie na co dzień wydarzenia kulturalne. Młodzież będzie miała szansę wziąć udział w festiwalu filmowym w Gdyni, który zawsze dzieje się na przełomie września i października. I tam też przez 4 dni trwają warsztaty. To jest festiwal po prostu filmowy, festiwal patriotyzmu. Można poznać wspaniałych ludzi, więc młodzież może tylko skorzystać. To jest tylko wartość dodana. Taki festiwal. Dziękuję. Zapraszam, proszę sobie spocząć. Następny sygnet niepodległości otrzymuje pośmiertnie Józef Bik, kapral Józef Bik. Józef Bik, pseudonim Ostry, urodzony w 1924 roku w Krzemienicy, brat Mariana i Władysława, żołnierz ZWZ AK. Żołnierz legendarnego oddziału Międruszów, który działał tutaj na terenie powiatu mieleckiego, powiatu obecnego, powiatu staszowskiego. W okresie drugiej konspiracji współpracował z oddziałem Wojciecha Lisa Mściciela. Ze względu na swoją kłakowską przeszłość poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa, zatrzymany w trakcie obławy 5 czerwca 1946 roku na terenie wsi Rożniaty w gospodarstwie Romana Bajora, został zastrzelony w trakcie transportu do aresztu UB w Mielcu. Potajemnie pochowany na cmentarzu parafialnym w Mielcu, skąd w 2012 roku jego doczesne szczątki zostały przeniesione do grobu rodzinnego na cmentarz parafialny w Gawłuszowicach. Statuetkę wręczy pan Hubert Sobiczewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec, jest tutaj z nami. Ja muszę dodać, że pan Hubert współpracuje z naszym stowarzyszeniem, ale nie tylko z naszym, bo również ze stowarzyszeniem, zapraszam panie Hubercie, z stowarzyszeniem Orzeł Biały Strzelec, którego liczni reprezentanci tutaj znajdują się na sali. A statuetkę wręczy na ręce reprezentującego rodzinę pana Jana Bika.
Pana chciałbym zabrać głos. Może ja jestem bardzo stremowany tym wyróżnieniem, które tutaj odbieram za swojego nieżyjącego już Józefa Bika. Dzisiaj gościmy Panią tutaj w Tuszowie Narodowym. No właśnie, 10. Festiwal Filmowy Niepokorni. Dobra inicjatywa, że akurat w takich małych miejscowościach to się odbywa? Uważam, że jest to wspaniałą inicjatywą, że festiwal, który odbywa się no, dla nas na drugim końcu Polski jednak mimo wszystko, tak? Jest olbrzymim wydarzeniem, jednocześnie ma tę swoją edycję lokalną, związaną z lokalnymi ojczyznami. To jest też działanie, które aktywizuje lokalne społeczności, a jako przedstawiciel muzeum, które znajduje się również w takiej lokalizacji nieoczywistej, z dala od głównych centrów miejskich, od głównych szlaków komunikacyjnych, wiemy, jak jest to ważne. Z Tuszowa przenieśmy się jeszcze na moment do Markowej. Jak mija ten czas po otwarciu tego muzeum w Markowej? Jakie jest zainteresowanie? Na początku wiemy, było wszędzie głośno. Dzisiaj po tym okresie jak to wygląda? Trzeba by zapytać odbiorców. Rzeczywiście impet otwarcia był olbrzymi. Baliśmy się, że go nie udźwigniemy. Tym bardziej, że proszę pamiętać, muzeum przez dłuższy czas było gałęzią Muzeum Zamku w Łańcucie. Usamodzielnione, stało się samodzielne w połowie 2017 roku. Na pewno udźwignęliśmy ciężar zainteresowania. Liczba zwiedzających, liczba osób zainteresowanych muzeum, jego ekspozycją stałą poświęconą Polakom ratujących Żydów nie spada. Kształtuje się na poziomie około 45 tysięcy rocznie. Tym, co uważam jest dużym sukcesem, jest to, że uruchomiliśmy własną działalność badawczą i dokumentacyjną, bo to było też dla nas bolączką, by te materiały, które zostały zgromadzone przy okazji powstania muzeum, starać się aktualizować, wykonywać tę bieżącą pracę związaną z dokumentacją, pozyskiwaniem świadectw także wzbudzanych, czyli tak zwaną historią mówioną, dlatego że świadkowie odchodzą i można powiedzieć, że naprawdę w tym momencie, już mówimy o ostatnim momencie, gdy idzie o pozyskiwanie materiałów od pokolenia świadków. Wspomniała Pani tutaj, świadkowie odchodzą. Kilka minut temu uhonorowaliśmy świadków, a dokładnie ich rodziców, którzy właśnie ratowali tutaj Żydów też na terenie ziemi mieleckiej. Czy temat ratowania wzbudza dziś kontrowersje? Temat Holokaustu wzbudza kontrowersje. To jest bardzo delikatna tematyka, wymagająca dużej rzetelności, ale też dużej wrażliwości od tych, którzy się nią zajmują. Też jako muzeum jesteśmy tego świadkiem, poniekąd też tkwimy w tej bardzo takiej złożonej rzeczywistości, funkcjonujemy w bardzo złożonej rzeczywistości. Ja po pierwsze bardzo się cieszę i to powtarzam, ilekroć mam okazję, że przekaz o Polakach ratujących Żydów, który przez dziesięciolecia właściwie był niewidzialny, niesłyszalny, wreszcie zyskał na znaczeniu. I to jest też zadaniem, to jest też misją statutową naszego muzeum.